Szczęść Boże, po raz kolejny witamy się z naszego studia na dachu, chciałem powiedzieć na dachu Wiecznego Miasta, ale to tak mniej więcej wygląda, bo jesteśmy w pobliżu Placu Świętego Piotra i w Rzymie, w pięknie rozsłonecznionym Rzymie i bardzo gorącym. Gośćmi naszego studia EWTN Polska są Państwo Tomasz i Ewa. Państwo jesteście oczywiście czynnymi uczestnikami 10. Światowego Spotkania Rodzin, ale choć jesteście Polakami, mówicie znakomicie po polsku, ale także również w innych językach, to jesteście w bardzo ciekawym europejskim kraju. Po prostu poproszę, opowiedzcie trochę o sobie. Tu jest mikrofon. O, właśnie. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Tak jak ksiądz powiedział, mieszkamy za granicą, mieszkamy od 17 lat w Szwajcarii. Wychowujemy tam czterech synów w wieku od 16 do 23 roku życia. 16, 18, 20 i 23. Jest co robić. Tak, że jesteśmy dużą rodziną. Ja tylko dodam, że ugotowanie kilograma makaronu to starcza na jedno rozdanie w tym momencie. No tak, no bo to same chłopaki, to przecież chłopaki jeszcze w tym wieku. No właśnie. A powiedzcie, jeśli chodzi o spotkanie nasze tutaj światowego spotkania rodzin, tak się to nazywa. Dlaczego tutaj przyjechaliście? Czy jesteście wysłannikami z parafii, z diecezji? Dostaliśmy zaproszenie z duszpasterstwa emigracji z Warszawy. Mhm. Także jesteśmy tutaj jako przedstawiciele emigracji polskiej w Szwajcarii. A w Szwajcarii jesteście związani z jakąś konkretną parafią? W Szwajcarii jesteśmy związani bardzo mocno z Polską Misją Katolicką w Zurychu, jak również z parafią miejscową, parafią szwajcarską. A co to znaczy Polska Misja Katolicka w Zurychu? No, mi się misja osobiście kojarzy w Afryce, no, w Azji. Znaczy, ja mam tak, ta misja Polska katolicka w Zurychu, w zasadzie dla kantonów Zurych i Glarus, jest to takie miejsce bardziej, jesteśmy związani bardziej osobowo z osobą duszpasterza, jest nim ksiądz dr Artur Cząstkiewicz, który naprawdę tam genialną robotę wykonuje razem ze swoimi współpracownikami. Pozdrawiamy księdza Artura. Pozdrawiamy księdza Artura. Bardzo serdecznie. Jest to bardzo ważne, myśmy to też tą ścieżkę przerobili. No, nie chcę powiedzieć, że jesteśmy modelowym jakimś małżeństwem, ale pasujemy do modelu emigrantów, którzy przyjechali do obcego kraju, gdzie wszystko jest obce na początku. No może oprócz kultury, bo ta jest dosyć podobna. Jesteśmy jednak w kręgu chrześcijaństwa. Ale potrzeba wtedy takim emigrantom, zwłaszcza jeżeli są wierzący, jakiegoś punktu stałego, punktu, do którego mogą się odnieść. I misja jest właśnie taką okazją, jest takim miejscem, gdzie jest modlitwa po polsku, gdzie są po polsku sakramenty, gdzie nie trzeba wszystkiego zmieniać, nie trzeba się uczyć od nowa w innym języku modlitwy Ojcze Nasz, gdzie jest wszystko znane, gdzie rozumiemy, gdzie także możemy spotkać ludzi, którzy są dłużej na tej emigracji, którzy mogą nam pomóc. I to jest doskonała okazja, żeby się odnaleźć także w nowym kraju. I później, jak lata ubiegają, widzieliśmy to na naszym przykładzie, gdzie byliśmy kilkanaście lat mniej lub bardziej raczej zaangażowani w życie polskiej misji. Później, w miarę jak dzieci wzrastają, ten kontakt nieco słabnie, ale to jest tylko po to, żeby dać innym miejsce ustąpić, dać im pole do popisu. Także to jest taka piękna możliwość, aby się z jednej strony nie utracić kontaktu z Polakami, z Polonią, z krajem, nie utracić kontaktu z wiarą, a również uzyskać informacje, które będą potrzebne i są potrzebne w normalnym życiu na emigracji. Tak? Także to się przechodzi od bycia w polskim kościele do, nie chcę powiedzieć do wyjścia z tego kościoła, raczej otworzenie się także na szwajcarski, taki dualizm jest tym wszystkim. No bo teraz już można powiedzieć, że jesteście w szwajcarskim kościele, no bo, tak. No bo zaczęliście tak. Od misji, ale już teraz... De facto pod względem prawa już nie jesteśmy członkami polskiej misji, ponieważ z racji posiadania obywatelstwa jesteśmy zaliczani już do Szwajcarów i de facto no, bardziej się angażujemy w tym momencie w życie lokalnej parafii, jestem na przykład w Radzie
nie w Radzie, tylko to jest Fundacji Kościelnej, która się zajmuje utrzymaniem Kościoła. Żona jest właśnie w Radzie, też się udziela. Mhm. Natomiast połowa serca naszego jest w polskiej misji naturalnie. Cały czas. Część naszego życia jest w parafii miejscowej. Mhm. Chcieliśmy się tam również zaangażować, żeby dać jakieś świadectwo życia małżeńskiego, pokazać, że można żyć z Panem Bogiem, że można co niedzielę przychodzić do kościoła. Także jesteśmy jedną i połówką serca w parafii szwajcarskiej, drugą połówką serca w polskiej misji. Ale czy Szwajcarzy tego potrzebują? No bo przecież to jest jak najbardziej chrześcijański, katolicki kraj. Mhm. Tutaj nieopodal na Watykanie służą gwardziści szwajcarscy, a więc no, kraj, który ma bardzo mocno kościelne tradycje. Czy oni potrzebują świadectwa? Świadectwa, a w tym przypadku polskiego małżeństwa emigrantów w Szwajcarii. Ja myślę, że ta wymiana tych dóbr, powiedzmy, duchowych, tak, jest obustronna, bo z jednej strony my jesteśmy w stanie coś dać kościołowi szwajcarskiemu, a z drugiej strony jesteśmy też się w stanie od Szwajcarów wiele nauczyć. Także nawet z tej współpracy, z racji tego, że nie mamy własnych majątków jako polska misja katolicka, nie mamy swoich siedzib, jesteśmy zmuszeni, powiedzmy, działać w strukturach niejako parafii szwajcarskiej. Także powiedzmy na Wiedykonie w Curychu gości nas parafia Herciezu i ta współpraca no, siłą rzeczy następuje. Mamy różne projekty i pewne święta przeżywamy razem, nawet jest wspólna zabawa. Także Szwajcarzy bardzo chętnie od nas przejmują pewne nawet i tradycje. Na przykład bardzo im się spodobało nasze święcenie pokarmów w czasie Wielkanocy. Powiem tak? Szczerze, że wszystkim się podoba. Wszystkim się podoba, a zwłaszcza ten moment już, kiedy przychodzi tak. się koszyczek i tak. się zajada wszystko, co tam tak. w nim jest. Warto też zwrócić uwagę, że mówiąc Szwajcaria, od razu popełniałem pewien błąd, ponieważ ta Szwajcaria jest strasznie zróżnicowana. Na przykład, jeżeli chodzi o stosunek państwo-kościół, są kantony, gdzie państwo z kościołem bardzo mocno współpracuje i jest, powiedzmy, przyjazne, aż do takich, gdzie jest absolutny podział i ta współpraca, nie chcę powiedzieć, że nie ma jej, ale jest bardzo wyraźny, ten podział jest bardzo wyraźny, tak? I są różnice między kantonami katolickimi, gdzie są katolickie święta jako dni wolne. My mieszkamy w kantonie protestanckim i na przykład u nas Boże Ciało nie jest dniem wolnym, jest obok w Cuk, także chcąc uczestniczyć w procesji, trzeba wziąć dzień wolny, pochodzić do kantonu Cuk, gdzie i tam nad jeziorem jest procesja eucharystyczna. Wygląda to tak jak, może nie tak jak u nas na Boże Ciało, ale bardzo podobnie, tak? Różnica jest na przykład, że po wszystkim ksiądz biskup udaje się na apero i można z nim porozmawiać, napić się wody, jakiś poczęstunek, także to już jest taki element szwajcarski. No, w Polsce też są mamy miejsca, takie agapę. W Polsce też są miejsca, gdzie faktycznie księża biskupi również wychodzą do wiernych i jest szansa również i po procesji Bożego Ciała z nimi porozmawiać. Natomiast ja też patrząc na Kościół szwajcarski, chociaż osobiście go słabo znam, miałem okazję raz być tylko w Szwajcarii u takiego mojego dobrego znajomego w miejscowości Salów. To jest Walis. Właśnie. Mm-hmm. Przy okazji tutaj bardzo serdecznie pozdrawiam księdza Pradele. Pozdrawiamy również tamtejszego. Najlepsze morele właśnie są z kantonu Walis. Tak? Bez dwóch zdań. No proszę, od razu świadectwo, że ten kanton jest w porządku. Więc przepiękne widoki, to jest jak to mówią taka. Tak. Jeden z najbardziej słonecznych, z najsłoneczniejszych kantonów. Polecamy. I z zewnątrz, i wewnątrz. I wewnątrz. Dzięki Bogu. Oczywiście Szwajcaria mi się kojarzy zawsze, to zrozumiałe, jak standardowo, z serami, z zegarkami. Z cyzorykami. Może być z cyzorykami jeszcze. Szwajcarskim krzyżem, tak. Gwardzistą. Gwardzistą, co tam jeszcze? Z bankami, z czekoladą, prawda? Tak, z frankiem szwajcarskim. Ale to nie zawsze się dobrze kojarzy. No, ale właśnie, nie zawsze się dobrze kojarzy. Ale teraz właśnie, czy Szwajcaria jako taka może się również kojarzyć z Kościołem i tą tradycją, która no, ten kraj i jego historię przenika? Jak to wy widzicie jako ci, którzy już tam 17 lat żyją? Ja to widzę, że kwestia wiary jest szanowana, nawet jeżeli teraz, powiedzmy, uczestnictwo zarówno u protestantów, czy u katolików nie jest na jakimś bardzo dużym poziomie,
to nie spotkaliśmy się nigdy z czymś takim, żeby ktoś nas na przykład wyśmiał z racji tego, że jesteśmy zaangażowani, że chodzimy do kościoła. Jest to egzotyczne oczywiście, każdy tak, to jest takie okej, okay, dobrze, to jest ciekawe, ale raczej jest taki efekt wow, że można, niekoniecznie czują te motywacje, dlaczego tak jest, ale cenią to i naprawdę nikt z tego powodu nie robi żadnych kłopotów, także jeżeli chodzi o to, tolerancję, to współistnienie jest na bardzo wysokim poziomie. Co jeszcze powiem, jeżeli się spotka zaangażowanych Szwajcarów, którzy rzeczywiście są w kościele, to jest to bardzo wysoki poziom zaangażowania. No, z racji tego, że księży jest niewielu, że te parafie potrzebują świeckich, to jak już się świeccy angażują, to raczej są bardzo mocno zaangażowani i często się spotyka piękne wyrazy wiary, tak? Natomiast przez grono naszych znajomych, sąsiadów, wydaje się to absolutnie egzotyczne. To tym razem ja mogę powiedzieć wow, dlaczego? Na przykład jeden z naszych synów jest teraz w pierwszej klasie gimnazjum. W jego klasie jest około 30 osób. To są dzieciaki z 17 krajów. No tak, rozumiem. I on jako jedyne dziecko jest katolikiem. Czyli nam dużo łatwiej przyszło odnalezienie się w tym środowisku. Natomiast nasze dzieci teraz są starsze, rozumieją. Natomiast jak były małe, pytały, dlaczego my musimy iść do kościoła, jak moi wszyscy koledzy jadą na narty, co? Albo idą na piłkę. Jest jeszcze gorzej. Kiedyś kolega protestant właśnie do naszego syna powiedział, jesteś katolikiem, Antek, tak? Tak. To masz słabo. Mówię, dlaczego? Bo musisz codziennie, nie, co tydzień musisz do kościoła chodzić. Ja to tylko wielkie święta. Także protestanci mają lepiej. Także i pojawiło się pytanie, tato, dlaczego musimy chodzić w tę niedzielę do kościoła? Mówię, czy musimy, czy chcemy? Bo jeżeli Pan Bóg jest dla nas kimś ważnym, jeżeli my mówimy, że Go kochamy, no to jeżeli kogoś kochasz, to chyba chcesz w nim być. No jakoś to przemówiło. Mówi, no w sumie masz rację, tak? Że nie jest możliwe pielęgnowanie miłości bez stałego kontaktu. Super, znaczy genialnie, że pan, panie Tomaszu, o tym teraz mówi, bo to jest właśnie to, że no, przed takimi pytaniami ja myślę, że nie tylko państwo stanęliście, może i nasi widzowie stanęli i może nawet w Polsce. Że okazało się, że w jakiejś tam grupie młodzieży jeden jest taki, który ze swoimi rodzicami chodzi co niedzielę do kościoła. No i tutaj zaczyna się miejsce, jest miejsce na katechezę rodziców, na katechezę domową, gdzie właśnie pan jako ojciec, czy pani jako mama możecie powiedzieć swoim dzieciom, słuchajcie, ale tu właśnie chodzi o to, że kościół to nie jest na zasadzie odfajkować, zrobić, prawda, przykry obowiązek niedzielny. Przykry obowiązek, tylko spotkanie z kim mamy żywą relację, z kimś, kogo kochamy, kto nas kocha, więc jeżeli ktoś nas kocha i na kimś nam zależy, no to chcemy się z nim spotykać, tutaj, choćby nawet codziennie. Tutaj możemy też dotknąć takiego bardzo ważnego problemu, czym jest obecność i przejść do ogólniejszych rzeczy typu po co jesteśmy w małżeństwie? No w małżeństwie jesteśmy po to, żeby być razem, o czym zapominamy. Taka stara żydowska mądrość, że lepiej jest dwojgu niż jednemu. Także widzimy to na przykładzie migracyjnych rodzin, gdzie rozłąka jest pierwszą przyczyną obecnie rozwodów. Ja pamiętam, przyjechałem do Szwajcarii 26 czerwca, a żona mogła przyjechać z dziećmi dopiero 13 sierpnia. I pamiętam, i te dni, które byliśmy osobno, muszę powiedzieć, to były najgorsze dni. Nie żeby coś się wydarzyło jakiegoś, bo się nic nie wydarzyło, ale ta tęsknota i jeszcze jedno jest, że ja będąc tu, Ewa tam, zaczynamy żyć osobnym życiem, tak? Zaczynamy naszej drogi się troszeczkę rozdzielać i nawet jeżeli ludzie się bardzo kochają, jeżeli nie są razem, to nie jest zdecydowane, tak? To nie jest przymus, ale oni narażają się na wysokie ryzyko, że to się rozpadnie. Po to jesteśmy małżeństwem, żeby być razem, żeby się uzupełniać. Jak żona nie domaga, jestem silniejszy. Jak ja nie domagam, żona mi pomaga. I o tym myślę, że nawet w młodych ludziach, młodzi ludzie, nawet nasi synowie mówią, tata, po co się żenić? Po co się żenić kościelnie, skoro i tak się rozpadnie, tak? To się rozpada tak samo. To się tak samo nie skleja jak te cywilne związki, albo w ogóle bez związków.
Ale takie pytania się pojawiają. Znaczy, ale przepraszam, no ale to jest moda dzisiejszego świata, taka tak. Właśnie, że no, żyjmy tak na chwilę, żyjmy tak ale na ja próbę na to, ja mu, i co dalej. Ja mu tak trochę przewrotnie odpowiedziałem, mówię, wiesz Asio, bo do mnie przylgnęła na pewnym etapie pewna modlitwa z Wielkiego Piątku, tam jest takie, Panie Boże, pozwól nam wieść życie ciche i spokojne na chwałę Boga Ojca Wszechmogącego, tak? I z wielkiej modlitwy powszechnej z Wielkiego Piątku, tak. I jeżeli my jesteśmy razem, ja jestem wierny żonie, żona mi, to już bardzo upraszcza. Pomagamy sobie, jesteśmy razem w trudniejszych, w słabszych, w lepszych, tak sobie potrafimy się cieszyć, urazem przebiegł przez... I to po prostu pomaga wieść takie życie, no to ciche i spokojne. To jest ideał. Hmm. Moim zdaniem jest to do ideał, do którego warto dążyć, tak? Obojętnie w jakim się człowiek stanie. I tak jak ojciec Bocheński, taka ikona polskiej misji katolickiej, zresztą założyciel w Szwajcarii, a to był przecież filozof, tak? On o tej mądrości mówił. Mądrość polega na tym, żeby robić rzeczy dobre dla nas, które nam służą, a nie które nas ranią. I o tym myślę nawet w nauczaniu czasami tych młodych ludzi. Zapominamy, że opłaca się żyć w łażeństwie, opłaca się mieć dobre małżeństwo, dobre relacje, bo się po prostu lepiej żyje, nie? To jest takie niby proste, ale nieoczywiste się okazuje. A wracając do naszego spotkania tutaj na Watykanie, 10. spotkanie rodzin zainicjowane przez papieża Jana Pawła II, nazywanego też oczywiście papieżem rodzin. Jak odbieracie to spotkanie? Z jakimi nadziejami tutaj żeście przyjechali? Czego tutaj, powiem tak może kolokwialnie, szukacie? I co może już znaleźliście i chcecie to ze sobą zabrać do Szwajcarii, tam gdzie mieszkacie? Dzisiaj padły piękne słowa na dzisiejszej konferencji. Miłość zaczyna się w rodzinie. Miłość zaczyna się między małżonkami. My jako rodzice musimy swoim przykładem, swoim życiem pokazać naszym dzieciom, jak trzeba żyć. Jak trzeba żyć z Panem Bogiem, bo jeżeli oni nie znajdą tego w świecie, mogą znaleźć to w rodzinie. To jest kapitalny rodzaj, rola przykładu. Ja tutaj przytoczę, może nie chcę tego świadectwa, tylko takie moje wspomnienia, że mogę śmiało powiedzieć, pomimo tego, że miałem mamę wierzącą, modlącą się, to jednak ojcem wiary jest mój tato, którego widziałem zawsze rano. Po wstaniu z łóżka, po obudzeniu modlił się. To nie były jakieś strasznie długie modlitwy, ale były zawsze obecne. Pamiętam go modlącego się przed pójściem spać i pamiętam go, jak ubierał się na każdą sumę, jak wyciągał najlepsze ubranie. I to był dla mnie taki świadek. To on to robi dlatego, że to jest dla niego ważne, dlatego, że po coś to idzie. I to zapadło mi głęboko w serce. I też myślimy, jeżeli rodzice nie modlą się razem, to nie mogą wymagać od dzieci modlitwy, jeżeli nie chodzimy do kościoła. Jak możemy tego wymagać od dzieci? W momencie, kiedy jest to niespójne, nasze słowa z naszymi czynami, mamy gwarantowane, że dzieci to odrzucą jako fałszywe. Od razu na etapie dorastania powiedzą, nie, tato, daj sobie spokój, nie? Ja już do kościoła nie chcę chodzić. Bardzo dziękuję, że Państwo to mówicie, bo ja nie ukrywam, że jako ksiądz na katechezie czy w kontaktach z młodzieżą przez wiele, wiele lat, powtarzałem im te rzeczy, ale świadectwo rodziców jest fundamentalne. Jeżeli od rodziców wychodzi temat wiary, jeżeli od rodziców wychodzą odpowiedzi na różne pytania związane z wiarą i takie egzystencjalne wręcz, to te dzieci są właściwie uformowane. One nie potrzebują jakichś tam pseudoautorytetów, za którymi będą ganiały i w swoim życiu, bo ten autorytet spotkały już na samym początku swojej drogi, czyli własnego ojca i własną mamę. Nasz najstarszy syn kiedyś nam powiedział, jesteście jedynymi ludźmi, którzy nie potrzebują radia w samochodzie. Mamy radia, ale go no, nie używamy, bo zazwyczaj ja gadam do żony. Dzieci słuchają. Dzieci coś tam słuchają, czasami Ewa się uśmiecha.
A jak już mam dosyć gadania, mówię, dobra, to teraz przestań gadać, weźmiemy już żaniec się pomodlimy, tak? Albo koronkę. I oczywiście. Czyli takie radio katolickie. Tak, radio katolickie. Rozmowa, no, rozmowa niedokończona plus modlitwa. Tak, wow. Dokładnie. I zawsze to było, dobra, chłopaki, jak chcecie, to się włączacie, jak nie, no to włączali się jeden z nudów, drugi, żeby nam, nie wiem, radość sprawić. W każdym razie ta podróż zawsze nam jakoś fajniej mijała, także no... Cieszymy się czasem z naprawdę cudnych momentów tuż przed wyjazdem do Rzymu. Jeden z naszych synów mówi do nas, ja bym chciał tak jak wy, ale jak to zrobić? Przecież to takie trudne. Jak mieć znaleźć jedną taką, żonę taką partnerkę. I przez całe życie. Ale też powiedział kilka dni wcześniej, mówi tak, ja współczuję tacie. Mieć taką partnerkę, która ciągle mu rozkazuje, co ma zrobić, ja bym tego nie wytrzymał. Tak już. No ale to są te niesamowite historie małżeńskie, ale z jednej strony może one wyglądają jakoś tak dziwnie, szokująco w tym dzisiejszym świecie, ale przecież właśnie o to w małżeństwie chodzi. O normalność. Chodzi o normalność. I nie o jakieś życie na pokaz, tylko życie po prostu zwyczajne z Panem Bogiem, tak jak wy, kochani, to robicie. I ja osobiście, jako ksiądz, mogę wam tylko podziękować za to, że jesteście świadectwem, że macie wpływ taki, a nie inny na swoich synów, bo wierzę, że prędzej czy później ci wasi synowie też znajdą partnerki życiowe, którym będą mogli przekazać tą mądrość, która wynikła z doświadczenia tej konkretnej rodziny, którą wytworzycie. To ksiądz poruszył problem znalezienia partnera, co dokładnie współgra z tym, co Antoni nas najmłodszy powiedział, jak znaleźć. I my to widzimy teraz. Często jest tak, rozmawiamy z kimś, tak? I ktoś, ten miał dwie żony, ten miał trzy żony, ten ma czwartą partnerkę, ten. I ja mówię, no wiecie, ja chcę sobie spokojne życie, mam tylko jedną żonę i nie chcę mieć więcej. Także i zawsze jest pytanie, i zawsze jest taka konkluzja, wiesz co? Bo ty miałeś szczęście. Mówię, jak to szczęście? No bo spotkałeś tę właściwą osobę, bo jest coś w ludziach, nawet w kontekście mediów, dzisiaj była mowa o mediach socjalnych i też jest inny fenomen, jest to kojarzenie par. I idzie to w tym kierunku, że takim trochę magii, że jeżeli ja znajdę tą osobę, która będzie do mnie pasowała, to automatycznie będzie wszystko dobrze. Nie będzie. Tak jak patrzymy ja na mnie i na Ewę, my jesteśmy kompletnie inni. Nas by nie skojarzył żaden algorytm, tych właśnie portali kojarzących par. Absolutnie by nas, nie byłoby żadnego matcha, jak to mówią. Ale jesteśmy kompletnie różni, ale przez to może właśnie możnie się jakoś uzupełniamy, nie? Ale bycie innym dla siebie jest możliwe, bo ja tutaj no, trochę użyję wiedzy, którą nabyłem, mianowicie Pan Bóg nazywa siebie innym, dlatego że słowo Kadosz, mam nadzieję, że tutaj bibliści nie będą mnie poprawiali. Słowo Kadosz oznacza święty, co znaczy dosłownie inny. A zatem, no jeżeli Pan Bóg jest inny, niż ta rzeczywistość, która nas otacza, to my tym bardziej sami powinniśmy być inni i też inni dla siebie, ale przez to bardziej święci i przez to bardziej bliscy temu, który nas stworzył. Jeszcze nawiążę, wspomnę moją mamę, bo za wcześnie odeszła, jak miałem 25 lat, ale zdążyła mi jak gdyby przekazać kilka jej mądrości życiowych. Jedno z nich było, mówi, Tomek, pamiętaj, w małżeństwie zawsze wszystko się zmienia. Mówi, ty się będziesz zmieniał, twoja żona się będzie zmieniała, ale mówi, to dobrze, bo z tego, mówi, bo to mi pozwala, to już jest ode mnie, że za każdym razem zdziwić się, zachwycić się i myślę, to jest też takim kluczem, nie? Także moim takim, to się podzielę, to jest taki bardzo intymny, takim aktem strzelistym jest, jak patrzę na moją żonę, nawet jak zasypia, czy rano, ja już się obudziłem, coś trzeba zrobić, to Ewa jeszcze śpi, mówię, i tak się zrobię, Panie Boże, dziękuję Ci za moją małżonkę, że ją taką piękną stworzyłeś. Mówię, dla mnie, za to, że ja tu mogę być z nią. I to jest, mówię, i zawsze ta tajemnica, ten zachwyt, to coś nowego, to jest właśnie lekarstwo na nudę, bo ktoś mówi, jak to, z jedną kobietą, tyle lat, daj spokój. Mówię, to jest ta sama kobieta, ale nie jest taka sama. Ja jestem inny, czasem skromny jakiś słaby wiersz, a później go odczytam po 10 latach i sam zastanawiam. Autor zastanawia się, co autor miał na myśli.
bo te słowa zostały, ale ja się już też zmieniłem. I to jest moim zdaniem piękne też w małżeństwie, że jak im dłużej jesteśmy, tym dajemy sobie szansę lepiej się poznać i odkryć coś na nowo, nie? Ja powiem tak, że życzmy sobie tego i w małżeństwie, i w kapłaństwie, żebyśmy byli jak wino. Im starsze, tym lepiej. Tym lepsze, dokładnie. Więc oczywiście ja mówię też to do siebie, bo mam te 25 lat kapłaństwa i powiem, że naprawdę coraz bardziej fajnie jest mi być księdzem niż na początku, mimo że miałem szalone różne myśli, prawda, jak tu zewangelizować cały świat, to jednak dzisiaj z perspektywy doświadczenia człowiek już patrzy trochę inaczej, ale ta dojrzałość daje tą pewność, ten grunt pod nogami. I ja myślę, że czy to jest kapłaństwo, czy to jest małżeństwo, tutaj punkt odniesienia jest podobny. Ale tutaj muszę wspomnieć jeszcze wspaniałego jednego człowieka, który niestety już nie żyje, mego teścia, tatę Ewy, który był bardzo wesołym, starym kpiarzem. On zawsze powtarzał, że wiesz Tomek, stare to jest dobre wino i skrzypce, ale kobieta i samochód to już może niekoniecznie. No tak, oczywiście. On to, tak jak pan powiedział, był starym kpiarzem. Ale bezgranicznie zakochany w mojej teściowie. I to jest prawdziwe świadectwo. Dokładnie. Musi być też tak. Ten Wentyn, nawet w kontaktach z dzieci. Ja często wysyłam, komunikuję się z dziećmi, to wychodzi doskonale, wysyłając im durne memy. Mamy taki swój kanał rodzinka.pl, żona stworzyła. Reklamujemy po cichu. I to jest po prostu grupa WhatsAppowa, czatowa, gdzie ja znajduję mema, który śmieje się z rodziców, z błędów wychowawczych. Zawsze to wrzucam. Wszyscy się śmiejemy. Chłopaki, ale dobra. Żeby śmiać się z błędów, to trzeba być naprawdę mega odpornym. No i mieć trochę inteligencji wlanej. Na przykład ja kupiłem im kota. Błagali mnie chyba naście lat. Powiedzmy, dobra, kupiłem kota i teraz mi wrzucają takie... Ojciec, nie chcę kota. Ojciec i kot po tygodniu razem. Dokładnie tak jest w naszym przypadku. Bardzo wam, kochani, dziękuję za ten uśmiech i dziękuję za to, że... No, powiem tak wprost, jesteście normalni. Dziękuję, to największy komplement. Ja chcę też jak najwięcej zaczerpnąć dla siebie tej normalności. Cieszę się, że dajecie świetne świadectwo i mam nadzieję, że wasi synowie, jak będą oglądali ten program, to też będą się cieszyli, chociaż mogą powiedzieć, co wyście tu nagadali o naszej rodzinie, ale to naprawdę jest coś, co my jako wierzący i też niewierzący potrzebujemy. Dziękuję wam za tą obecność. Mam nadzieję, że nie jesteście po raz ostatni gośćmi naszego studia, czy tutaj na Watykanie, na dachu Wiecznego Miasta. Zapraszamy do Szwajcarii, jest mnóstwo pięknych miejsc, nawet z akcentem polskości. To jest. Też o tym trzeba nam pamiętać. Ja osobiście mogę zapraszać do mojego przyjaciela w Salów, w Walonii. Skorzystamy. Myślę, że na pewno tutaj ksiądz Pradela się ucieszy, mając za miedzą takich polskich przyjaciół. No i oczywiście zapraszam też w Polsce, jak będziecie, do naszego studia w Świętej Katarzynie nieopodal Wrocławia. Na koniec chciałbym jeszcze, żebyśmy się chwilę pomodlili. Dobrze. Pomodlimy się w intencji rodzin, oczywiście, bo to jest też kluczowy temat tego spotkania obecnego na Watykanie, ale też w intencji pokoju. Proszę o poprowadzenie modlitwy. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Panie Boże, dziękujemy Ci za to, że pozwoliłeś nam spotkać się przy tym stole, spotkać się nowych przyjaciół, z którymi odczuwamy wspólnotę serca, wspólnotę wiary, z którym może być namacalnie wręcz jedno, którzy możemy dzielić się radością, a czasami nawet i smuchami, możemy być dla siebie. I przez wstawiennictwo Matki Najświętszej prosimy Cię za wszystkimi rodzinami, szczególnie tymi, które są w kryzysie, przeżywają ból po stracie kogoś bliskiego, nie wiedzą jak dalej, stoją przed trudnym wyborem życiowym. Po Twoją bronę uciekamy się, Święta Boże Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza. Synem swoim nas pojednaj, synowi swojemu nas polecaj, swojemu synowi nas oddawaj. Amen. Pan z Wami i z Duchem Twoim. I Was błogosławi, strzeże Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Amen.
ze studia na dachu Wiecznego Miasta. Pozdrawia Państwa ksiądz Piotr Wiśniowski wraz z Państwem Tomaszem i Ewą Lenart. Państwo Lenartowie. Tak. Szczęść Boże. Szczęść Boże.